Dzień 636 i dziś pojawiło się wiele informacji z kierunku awdiwki. Tutaj siły ukraińskie wykorzystały zmniejszoną intensywność rosyjskich ataków z powodu przegrupowania i przeprowadziły udany kontratak. W ciągu ostatnich kilku tygodni głównym kierunkiem rosyjskiego ataku było Stepowe. Siły rosyjskie podjęły dziesiątki prób przekroczenia torów i ustanowienia kontroli nad wioską, jednak ukraińscy żołnierze z 47 Brygady trzymali region mocno, a najdalej jak Rosjanom udało się posunąć były tylko pierwsze trzy domy na obrzeżach położone mniej niż 250 metrów Od rosyjskich pozycji w linii drzew. Rosjanie zdali sobie sprawę, że nie mają wystarczającej przewagi, aby wywrzeć niezbędną presję na ukraińską obronę, żeby posunąć się naprzód, dlatego opracowali nowy plan. Główną ideą było rozszerzenie kontroli nad liniami drzew wzdłuż linii kolejowych i zajęcie pól na północny zachód od Krasnochorywki. Powód zmiany punktu ciężkości na ten konkretny region był dwojaki. Po pierwsze, poprzez ustanowienie kontroli nad dodatkowymi gęstymi pasami drzew, Rosjanie uzyskaliby dogodniejsze pozycje do gromadzenia sił. Po drugie, po zgromadzeniu jeszcze większych sił niż poprzednio Rosjanie byliby w stanie zaatakować stepowe nie z dwóch, ale z trzech stron, podważając stabilność ukraińskiej obrony. Wkrótce siły rosyjskie rozpoczęły ataki i zaczęło oczyszczać linię drzew na Polach. Ukraińscy żołnierze z 31 brygady Zmechanizowanej opublikowali materiał filmowy pokazujący, jak atakują Rosjan w okopach tuż przed torami kolejowymi. Była to linia kolejowa na północ od Krasnohorivki, więc nagranie potwierdza, że Rosjanom udało się do niej dotrzeć. Ukraińcy zrozumieli, że następnym logicznym krokiem będzie zaatakowanie gęstych pasów drzew na północ od stepowe. Jednocześnie Ukraińcy zauważyli spadek ogólnej intensywności ataków. Tak więc, mimo że walki w tym konkretnym obszarze były ciężkie, było znacznie mniej ataków wzdłuż linii kontaktu, ponieważ Rosjanie przegrupowali się w ramach przygotowań do rozmieszczenia nowych jednostek do nowej fali ataków. Ukraińcy rozumieli, że Rosjanom brakuje sił na linii kontaktu, a biorąc pod uwagę znaczne wykorzystanie sił w północnej części, było oczywiste, że centralna część jest rzadko obsadzona i słaba. Zamiast więc kontratakować Rosjan tam, gdzie skoncentrowali swoje wojska, Ukraińcy zaatakowali ich tuż przed Stepowem. Ukraińcy Żołnierze z 47 brygady, którzy są odpowiedzialni za ten region, pokazali przygotowanie artyleryjskie pociskami kasetowymi. Następnie Ukraińcy zaangażowali swoje drony kamikadzy, aby wyeliminować ocalałych. Jak widać, niektóre sieci okopów znajdują się na otwartej przestrzeni bez schronów, nie pozostawiając Rosjanom szansy na ukrycie się przed atakami dronów. Wielu z nich po prostu uciekało z desperacji, rozumiejąc, że Ukraińcy w pełni wykorzystują ich bezradną sytuację. Po zakończeniu przygotowań artyleryjskich i dronowych Ukraińcy rozpoczęli zmechanizowane natarcie. Ukraińcy otworzyli ogień z Bradleya, aby stłumić ogień wroga i przeprowadzić udany zrzut piechoty. Piechota szybko przemieściła się do linii drzew i rozpoczęła szturm na rosyjskie pozycje. W rezultacie resztki sił rosyjskich zostały wyeliminowane, a Ukraińcy przejęli kontrolę nad torami kolejowymi. Inne nagrania pokazuje, jak Ukraińcy zbierają broń i inny sprzęt po poległych rosyjskich żołnierzach. Pasy drzew zostały ostatecznie całkowicie oczyszczone, a Ukraińcy zaczęli posuwać się dalej. Udany ukraiński kontratak zajął ważny odcinek linii frontu, bez którego Rosjanie nie mogą zaatakować stepowe. Co więcej, ze względu na Trudną sytuację Rosjanie musieli wstrzymać swoje plany ataku na północny odcinek linii frontu. Ukraińcy spodziewają się rosyjskiego kontrataku i już przygotowują dodatkowe okopy i fortyfikacje, aby stawić czoła atakującym. Jeżeli Rosjanie będą zwlekać z kontratakiem zbyt długo, a Ukraińcom uda się odzyskać główne umocnienie w regionie położonym na przecięciu linii drzew, wówczas Ukraińcy całkowicie zniweczą rosyjskie zdobycze taktyczne, o które walczyli przez prawie miesiąc. Po dziękowaniu za nieustające wsparcie mam przyjemność ogłosić znaczące rabaty z okazji Black Friday. Już teraz może Mysz cieszyć się znaczącymi rabatami od 20 do 30% na nasze najlepiej sprzedające się produkty. Jeżeli chciałeś wesprzeć moją pracę, ale nigdy nie miałeś okazji, teraz jest idealna okazja do dokonania zakupu. Zniżki zakończą się za 3 dni. Sprawdź więc link w opisie, aby skorzystać z tej oferty przed jej wygaśnięciem. Twoje wsparcie jest bardzo cenne.